Oczywistym jest, że wokół tego, co dzieje się za oknami, wszelkie sprawy koszykarskie i w ogóle sportowe odchodzą na trzeci, czwarty, może nawet piąty plan. Natomiast nadejdzie taki dzień i mamy nadzieję, że nadejdzie bardzo szybko, że w końcu wrócimy do rzeczywistości. I wówczas trzeba będzie się zająć także tymi koszykarskimi problemami, które przecież już istnieją. Wielu piłkarzy, ale także koszykarzy, przede wszystkim z Energia Basket Ligi, ma już teraz poważny problem, ma poważne problemy finansowe. Oczekują w 100% swoich wypłat od klubów, które przecież także mają swoje problemy finansowe. Dlatego kto powinien się tym wszystkim zająć od strony właśnie finansów? Reprezentacja Polski, koszykarze, ich mecze przecież zostały przełożone. Natomiast jest także kadra U16, dla której rok skończył się właściwie już w marcu. Wielki awans na Mistrzostwa Europy Dywizji A w tym momencie stał się już nieosiągalny, stał się już absolutnie przeszłością. Tymi wszystkimi sprawami i jeszcze wieloma innymi zajmiemy się w dzisiejszym piątkowym wydaniu Dobry Wieczór Sport w pełni koszykarskim. Gabriel Rogaczewski, zapraszam za oceanem. Natomiast mimo, że sytuacja także jest ciężka, to tam zawodnicy NBA dwoją się i troją, by znaleźć dla siebie też taki nowy odbiór wśród fanów. Trochę mniej sportowy, a trochę bardziej ludzki. Popatrzmy. I've been here learning how to play guitar. And it hasn't been going well. I know everybody's been thinking about what's been going on, man, but just trying to stay positive as much as possible. Continue to spend this great time with your loved ones. 1, 2, 3. Everybody do their part. I'm doing mine. I'm at home. Me and my family really enjoying family time. I think it gives us a lot of perspective, spending a lot more time doing things that we may have not done because we're all usually so busy. Except on. Take this time to continue to learn new things. Now is obviously a great time for guys to wake up and work out. I feel like when we come back, we'll be at full strength. Oh, great defense. Better offense. Keep moving and just keep pushing. Try to find that happy place to be stuck in. Money rat. We're going to get through this thing one way or another. And the appreciation level for everything will be at an all-time high. My new hobby. A w studiu ze mną komentator i ekspert Kanał Plus Sport, Wojciech Michałowicz. Dobry wieczór, Wojtku. Witam. Powiedz, w jaki sposób ty spędzasz te ostatnie dni, tygodnie w domu? Wiadomo, że zawodnicy teraz muszą robić wszystko, by jakkolwiek się od tego odciągnąć, a jednocześnie by pozostać cały czas w tym trybie sportowym. Wiemy, że ruszyła też ta słynna akcja Junior NBA, specjalne ćwiczenia w domu. Rozumiem, że ty gdzieś już te ćwiczenia także wykonujesz. No dla zdrowia psychicznego przede wszystkim. Ja mam takie miejsce, gdzie mogę sobie troszkę porzucać do obręczy i robię sobie konkursiki. Ostatnio nawet z 11 pozycji znalazłem różne kąty, także to jest zdrowe. Plus troszkę rower. No mieszkam w takiej okolicy, że są tereny zielone. Nie łamiąc przepisów, można troszkę tym sportem się zajmować. Chyba za chwilę zacznę nawet biegać, chociaż bieganie dla samego biegania nigdy nie było dla mnie pasją. A powiedz, czego najmocniej ci brakuje wokół tego, że nie ma już koszykówki? Oczywistą odpowiedzią jest to, że po prostu meczu jakiegokolwiek. Natomiast jakbyś miał wybrać taki jeden element z samej gry? No, brakuje mi nocy, czyli tych nocnych transmisji, bo to już jednak było we krwi od wielu, wielu lat. Po drugie, brakuje mi nawet naszych takich towarzyskich gier, czy tutaj wewnątrzredakcyjnych, bo mamy też taki zespół tutaj kanałowy, no czy takiego grania tak zwanego pick-up game w różnych salach w Warszawie. No, przyznam szczerze, że tego najbardziej mi brakuje. No tego kontaktu z przeciwnikiem, kontaktu z rywalem, tych gierek do 30 czy do 20, no to największa frajda. My natomiast chcielibyśmy się dowiedzieć, czego Państwu brakuje przez to, że nie mamy na razie żadnej możliwości oglądania tej koszykówki na żywo, a także chcielibyśmy się dowiedzieć Państwa sposobów na to, jak radzić sobie z nieobecnością koszykówki. W takim razie czekamy na telefony do studia pod numerem 22 334 60 60. Szczególnie w tych sprawach, ale jeżeli po prostu chcą Państwo porozmawiać z nami o koszykówce, bo jest ta potrzeba jakiegokolwiek kontaktu z koszykówką, to też jak najbardziej z chęcią w tej sprawie pomożemy. Natomiast zanim jeszcze przeniesiemy się z powrotem za ocean, chciałbym pozostać na tym, co się dzieje u nas w Polsce. Szczególnie, że ostatnio tych spraw technicznych, tych decyzji zarządów bardziej niż na boisku było naprawdę sporo, kluczowych. I chciałem cię zapytać, jak się na spokojnie czujesz z tym, że Energia Basket Liga już została oficjalnie zamknięta, że możemy odsapnąć,
i popatrzeć na tę decyzję z perspektywy już kilku tygodni? No to na pewno była trudna decyzja, takie przedwczesne zakończenie rozgrywek na tak wczesnym etapie rywalizacji po 20 parę meczów. Jeszcze trudno było tę tabelę zobiektywizować i tak naprawdę, no moim zdaniem nie było innego wyjścia. Chyba, że no ktoś by zawiesił te rozgrywki, no ale z kolei za 2-3 miesiące, gdybyśmy znowu wystartowali, no to by musiały być inne drużyny. No gracze, którzy w tej chwili mieli kontrakty, wiadomo było, że no te kontrakty muszą się w jakiś sposób zakończyć. Ja myślę, że cała ta sytuacja też uderzyła bardzo w polską ligę z tego względu, że no, ta liga nie jest doskonała, jest daleko od doskonałości, jeżeli chodzi o organizację. Wspominaliśmy o tym przy okazji naszych poprzednich spotkań, czy wielokrotnie o tym mówimy. Ja myślę, że no, kluby, tak jak cała gospodarka, prawda? No, ja myślę, że jeszcze takie poważniejsze tąpnięcie dopiero nastąpi. Silni sobie poradzą, ale jak pozostali, no, to jest wielki znak zapytania. Wiemy, że to jest ogromny cios dla wszystkich zawodników, także klubów, może inaczej, samych drużyn. Taką drużyną także jest, także są te drużyny, które nas reprezentują, nas jako kraj, jako Polskę. Jest z nami Wojciech Rogowski, więc selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Wojtku, zacznijmy od początku. 10 marca tego roku, więc dzień przed zgrupowaniem w Szczyrku, wtedy okazuje się, że kadra U16 musi odpuścić sobie to zgrupowanie. Potem kilka dni, kilka tygodni może nawet czekania, aż w końcu okazuje się, że po tych kolejnych komunikatach, że właściwie tego 10 marca została podjęta decyzja o tym, żeby definitywnie zakończyć już cały rok dla tego rocznika. To znaczy, no, zakończyć rok rozgrywkowy tak jakby, natomiast teoretycznie rok treningowy dla tej kadry jeszcze nie jest zakończony. My, trenerzy reprezentacji, jesteśmy w kontakcie z kadrowiczami cały czas. Chłopcy mają plany treningowe z klubów, czy od nas też. I teoretycznie te nasze talenty młodzieżowe, które w przyszłości mają reprezentować Polskę w reprezentacji seniorskiej, gdzieś muszą być cały czas kształtowane, szkolone. Więc mimo to, że rozgrywki, czyli Mistrzostwa Europy Młodzieżowe, wszystkie 16, 18, 20 są odwołane, chłopcy są w gotowości do treningu i do kontroli przez nas trenerów, selekcjonerów reprezentacji. Podejrzewam, że ta gotowość do treningu u nich na pewno będzie, bo pewnie jest ten taki też głód gry z tego powodu, że wiemy, że to jest ten rocznik, który miał pojawić się w końcu na Mistrzostwach Europy Dywizji A. Ten awans, który udało się wywalczyć, i też mówiło się sporo o tym, że to może być jedno z największych zaskoczeń tego turnieju, że będzie można naprawdę pokazać się z jak najlepszej strony. Ile było w tym tak naprawdę, ile było w tym właśnie prawdy, bo widziałeś przecież tych chłopaków, widzisz cały czas na co dzień w treningu. No nasza reprezentacja, no w tym roku U18 miałoby okazję grać w dywizji A i U16 nasze. Co mogę powiedzieć o naszej reprezentacji? Na pewno duży potencjał jest w tej grupie. Jest to niesamowicie utalentowana grupa chłopców. Turniej w listopadzie, który graliśmy w Chorwacji, pokazał w jakiś sposób, chociaż na miastkę tego, że możemy nawiązać walkę w Europie. Ograliśmy na tym turnieju Słowenię 31 punktów nawet, Chorwację 21, gdzie tam ci trenerzy i organizatorzy byli pod dużym wrażeniem naszej drużyny, naszych zawodników, więc i to nie byliśmy w pełnym składzie teoretycznie, gdzie brakowało Dominika, znaczy brakowało Maksymiliana Wilczka, który był z kadrą starszą, w przygotowaniach na ten turniej odniósł kontuzję, a brakowało także Szymona Palucha, który był w szkole w USA, więc wydawałoby się, że potencjał jest duży w tej reprezentacji. Do tego mieliśmy w obserwacji dwóch zawodników zagranicznych z Kanady i z Niemiec, zawodnicy też z paszportami polskimi, co mogłoby nam dać dosyć dużą siłę i moglibyśmy zaskoczyć niejednego na tych mistrzostwach. Także no, ubolewamy nad tym wszyscy. Ostatnio ze sztabem trenerskim i z zawodnikami sobie wymienialiśmy wiadomości, rozmowy i no tak troszkę nam smutno i szkoda.
Wspomniałeś o tym, że mimo, że ten sezon samych gier już został dla tych chłopaków zakończony, to nadal gdzieś tam będą mogli kontynuować swoje procesy treningowe. Natomiast zastanawiam się, co to oznacza właśnie dla selekcjonera. Jaka przyszłość teraz jego czeka? No na dzień dzisiejszy my trenerzy reprezentacji wszyscy tak naprawdę jesteśmy w domu, tak jak każdy. Staramy się wysyłać jakieś plany treningowe zawodnikom. Zawodnicy mają plany treningowe ze swoich klubów, od nas dostają też także jakieś uzupełnienia do tych planów. Natomiast no my co, czekamy na informacje, czekamy na decyzje, kiedy otworzą się sale treningowe, kiedy będzie możliwość zgrupowań, żeby ci chłopcy mogli wrócić do, no raz, że wracają do treningów klubowych, ale wracają także do treningów selekcyjnych reprezentacji, gdzie jeżeli w tym roku nie zagrają już 16 rozgrywek, za rok będą w kategorii U18 jako rocznik młodszy, ja mówię akurat o moim roczniku, mojej kadry, więc już będą musieli zaczynać przygotowania do kolejnych mistrzostw za rok, już w tym roku zacząć. Także musimy cały czas ich utrzymywać treningowo i pod kontrolą mieć. Wspomniałeś także o tym, że oczywiście radziliście sobie już bez kilku kluczowych zawodników. Oczywiście mieliście także otrzymać sporo pomoc z zagranicy, z Kanady, z Niemiec. Natomiast ta grupa, którą prowadziłeś, którą trenujesz, jak wielu z nich, z tych zawodników faktycznie możesz teraz powiedzieć z czystym sumieniem, szczególnie mając tak dużo czasu siedząc w domu, to jest przyszłość tej seniorskiej reprezentacji? No ciężko jeszcze w tym wieku 16 tak naprawdę powiedzieć do końca, kto może być przyszłością, bo to jest taki wiek, gdzie chłopcy jeszcze mimo wszystko bardzo mocno się kształtują i charaktery mentalnie i pod względem fizjologicznym, więc łatwiej powiedzieć o zawodnikach, którzy grają w reprezentacji U20, że oni mogą być za chwilę w kadrze seniorskiej w U16. Ci chłopcy, którzy są w tej chwili w obserwacji czy w selekcji, na pewno każdy z nich ma na dzień dzisiejszy szansę i możliwość. Oczywiście są zawodnicy, którzy mają predyspozycje może troszkę lepsze, bo więcej wzrostu, ktoś jest troszkę silniejszy na dzień dzisiejszy, natomiast wiem, że koszykówka to nie tylko gracze wysocy, ci mali też mają szansę. Wszystko jest uzależnione od ciężkiej pracy, wyrzeczenia, poświęcenia. To jest najważniejsze, no i wiadomo, troszkę ten talent. A nie bez powodu ta grupa znalazła się w selekcji, ponieważ jest grupą wyróżniającą się w Polsce, więc na dzień dzisiejszy każdy z nich ma możliwość grania w reprezentacji seniorskiej. Kilka czynników się na to musi jeszcze złożyć, jeszcze chwilę. Wojciech Rogowski, selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16. Dziękujemy bardzo za to, że był dzisiaj razem z nami. Życzymy zdrowia i też takiej cierpliwości, by jakoś przetrwać ten okres bez koszykówki. No czekamy, kontaktujemy się, robimy wideokonferencje, rozmowy. Jakoś radzimy sobie z tym. Zawodnicy ćwiczą, przygotowują się. Myślę, że będzie dobrze. To my w takim razie też robimy wideo rozmowy i robimy także rozmowy telefoniczne. Jest z nami pan Andrzej z Ostrowa Wielkopolskiego. Dobry wieczór, słyszymy się. Tak, dobry wieczór. To panie Andrzeju, w takim razie minuta dla pana. Witam serdecznie panów. Chciałem się spytać o sytuację w NBA. Oczywiście w obecnej sytuacji ciężko cokolwiek przewidywać, ale zakładałem, że liga wróci tak za 2-3 miesiące. Chciałem się zorientować w sprawie Los Angeles Lakers, bo jestem wielkim fanem zespołu, a konkretnie o LeBrona Jamesa, ponieważ wiadomo, sezon miał być minity, bardzo intensywny okres to był dla niego. Teraz pytanie, jak wpłynie na niego ta przerwa teraz, z którą mamy do czynienia, bo z jednej strony to jednak jest odpoczynek, a z drugiej jednak wieku nie oszukamy i ewentualny powrót do rozgrywek to jednak kilka miesięcy więcej w jego, w kontekście jego wieku.
Dziękujemy. To jest bardzo ciekawa kwestia. Wojtku... No to kilka tematów jednocześnie. Tak, no, oddam nie ci, dziwię ci się Ostrów, koszykarskie miasto. Nie tylko ze względu na Stal, ale kiedyś Ostrowie, przecież to legendarne historie. Już nie będę do tego wracał. Natomiast rzeczywiście no, sytuacja jest jakby wielotematyczna. No, po pierwsze w tej chwili Adam Silver stwierdził, że dopiero na początku maja będzie jakakolwiek decyzja co do ewentualnych kolejnych kroków, jeżeli mówimy o wznowieniu rozgrywek, bo przypomnę, rozgrywki nie zostały anulowane, zostały zawieszone, więc jakby decyzja przesunięcia w czasie. Natomiast no, coraz bardziej realne staje się to, że no, te 20 parę procent meczów nie zostanie rozegranych w sezonie zasadniczym i będą rywalizowali koszykarze z najlepszych 16 zespołów już w playoffs. Pewnie, że dla gracza z tego rocznika, co LeBron James, czyli 84, no, sytuacja jest trudniejsza, tak? Bo on tego czasu ma mniej, żeby się zrealizować, żeby zdobyć swoje czwarte mistrzostwo. Natomiast no, po pierwsze jest graczem skrajnie świadomym, jest graczem, który jest niesamowicie zdyscyplinowany. Poza tym stał się zawodnikiem niezwykle wszechstronnym. Ja myślę, że wielu nas zaskoczył LeBron James, że jest w stanie mieć średnią asyst na poziomie 11, mając tyle lat. Taki przebieg w NBA, 17 sezon. W historii całej ligi zawodowej było bodaj 3 zawodników, którzy mieli podobny wskaźnik dzielenia się piłką, jak on. Legendarni, no John Stockton, prawda, Steve Nash kilkukrotnie nawet i Jason Kidd. Ja myślę, że właśnie obecność także i Jasona Kidda w stafie trenerskim powoduje, że LeBron stał się graczem tego kalibru, tak uniwersalnym, tak bardzo zespołowym. Także ja myślę, że on przetrwa ten trudny moment, bo już parę trudnych momentów musiał przetrwać, no chociażby lockout, prawda, przed paroma laty. Z tym, że ja myślę, że w ogóle w tej chwili NBA, mimo że tam są szczególne przepisy w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o tę, nazwijmy, no, dyscyplinę, oddalenie społeczne, tak, no bo różne są tłumaczenia tego określenia, ale gracze NBA akurat, myślę, mają szczególnie komfortowe warunki, żeby przy pewnej dyscyplinie psychicznej, dyscyplinie takiego dnia codziennego, spokojnie, jeżeli będzie sygnał, powiedzmy, w pierwszych dniach maja, panowie, macie tydzień krótki, kolejny preseason i przechodzimy do meczów już playoffs. Przypomnę, że playoffs do zdobycia mistrzostwa to mniej więcej 2 miesiące, więc spokojnie można się zmieścić od 15 maja do 15 lipca, jeśli taki optymistyczny scenariusz się zrealizuje. Ale wspomniałeś także o tym ciężarze psychicznym, bo oczywiście LeBron James i jego doświadczenie też boiskowe, też fizyczne, to jest jedna rzecz. I tutaj pewnie będziemy się martwić o niego też trochę mniej, bo to jest jednak kluczowe. Natomiast zastanawiam się, jak to będzie wyglądać, gdy będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją, która jeszcze nie miała miejsca. Ci młodzi zawodnicy, którzy nie są jeszcze tak doświadczeni, a byli w formie, to oni mogą stracić bardzo dużo, bo ciężko jest w takim momencie nie tylko utrzymać formę, ale teraz nawet wrócić do formy, gdy nie ma się takich możliwości tego regularnego treningu. Chociażby no, takim przykładem jest Trae Young, który desperacko wręcz, gdy usłyszał, że zostaną zamknięci w domach, dał jasny sygnał, wynajmuje w takim razie inny dom. Wynajmuje dom, gdzie będę mieć własne boisko, zapłacę więcej, trudno, ale ważne jest to, że skoro mam nie wychodzić z domu, to będę mieć komfort treningu, natomiast 90% tych zawodników nie będzie mieć aż takiego komfortu treningu. Na szczęście koszykarze NBA mają najlepszych ludzi wokół siebie, czyli trenerów od przygotowania fizycznego, ogólnego. Tu co prawda problemem, jeżeli chodzi o to roztrenowanie, prawda, bo tak to trzeba w tej chwili nazwać, jest to, kiedy znowu trzeba zakończyć to roztrenowanie, wrócić do innego reżimu treningowego. Natomiast no, know-how tych wszystkich ludzi, którzy są wokół zawodników NBA, nie tylko w klubach, ale także ich indywidualni trenerzy, ci ludzie są w stanie zareagować bardzo szybko i bardzo elastycznie, jeżeli chodzi o odbudowanie czy zbudowanie tej formy dla tych, którzy będą musieli rozpocząć gry no, dosłownie na dniach, prawda? Ale pamiętam, kiedy był ostatni lockout, sytuacja była też troszkę podobna. Też nie wiadomo było, za ile te rozgrywki się rozpoczną, czy za tydzień, czy za 2, czy za te 3 tygodnie. Ja akurat o graczy NBA najmniej bym się obawiał, dlatego że oni znajdą sobie takie miejsca, no tak jak Trae Young, prawda? Głodne gry, że no, no trudno, nie mam domu, w którym mam boisko. LeBron James akurat ma komfortowe warunki, także komfortowe warunki, jeżeli chodzi o wypłacalność jego pieniędzy, jego kontraktu, bo on ma kontrakt jeszcze, przypomnę, na co najmniej kolejne rozgrywki z Los Angeles Lakers. To jest kolejna ciekawa kwestia, czyli ta wypłacalność. CJ McCollum ostatnio wspomniał trochę zaskakująco w wywiadzie o tym, że 1/3 jego zdaniem zawodników NBA będzie mieć poważny problem finansowy. Oczywiście pierwszy odruch ludzki to jakim prawem oni mogą mieć ten problem finansowy, skoro tyle zarabiają. Natomiast poruszył bardzo ważną kwestię. Wielu tych zawodników, szczególnie młodych, gdy dostają te pierwsze kontrakty na wiele milionów,
nie planują tego, że racjonalnie, że zaraz coś może im przeszkodzić w zarabianiu tych milionów, bo nawet w przypadku kontuzji często mają zagwarantowane, że będą te przynajmniej część sumy dostawać. Teraz może być to problem i chciałem cię zapytać o to, czy faktycznie jesteś w stanie uwierzyć, że może nie jedna trzecia, ale spory procent tych zawodników może teraz borykać się z takimi problemami. Ja myślę, że CJ McCollum jakiś problem nam zasygnalizował, ale chyba nie jest aż tak źle, bo przypomnijmy, że wszystkie, czy większość kontraktów, około 90%, one są wypłacane albo w 12 transzach, albo nawet w 24, czyli są płatności dwa razy w miesiącu. Niektórzy żartują, że to jest taka dwutygodniówka. Może CJ McCollum mówił na przykład o problemach swojego brata, który chyba ostatnio grał w lidze chińskiej, wcześniej grał też w Europie. Natomiast w tej chwili na pewno jest to problem dla młodych zawodników, bo oni dopiero są na tym wstępnym etapie tego, jak ścierać się z tymi sporymi pieniędzmi, które od razu się zarabia, jak i tak w tej chwili w tym programie umowy między zawodnikami a ligą, a właścicielami są specjalne programy, pieniądze idą od razu na, nazwijmy, na ZUS, tak? Na emeryturę tych koszykarzy. To nie są takie czasy, z którymi borykali się chociażby Antoine Walker czy Allen Iverson, że rzeczywiście oni byli bankrutami i nie mieli pieniędzy na dalsze życie. Ja myślę, że akurat tego aż w takim rozmiarze nie widziałbym tego, bo zresztą wiemy, że 15 kwietnia kolejna transza przychodzi do większości zawodników, kolejna wypłata jeszcze za tak jakby grali, prawda? Bo mimo, że mecze są nierozgrywane, to oni dostaną pieniądze za te mecze, których nie rozgrywają. Chociaż na pewno za chwilę nastąpi pewien przełom, dlatego że rachunek jest prosty. Podział pieniędzy w NBA jest idealny. 50% dla zawodników, 50% dla właścicieli klubów. W tej chwili, jeżeli te pieniądze będą wypłacane i będą jeszcze wypłacone na przykład 1 maja, procent udziału w zyskach graczy NBA wzrośnie do jakichś 57-58, co będzie oznaczało, że właściciele sobie to będą musieli w jakiejś tam perspektywie odbić. Pierwszy sygnał ostrzegawczy dotyczący też całego funkcjonowania klubu jako samej organizacji pojawił się teraz ostatnio w Philadelphia 76ers, bo tam jestem w stanie uwierzyć, że niektórzy zawodnicy mogą martwić się o swoją przyszłość finansową, gdy klub jasno mówi, że on zaczyna się zastanawiać nad tym, jak to będzie funkcjonować, nad wypłacaniem dalszych wynagrodzeń swoim pracownikom, nie zawodnikom, samym pracownikom, którzy też pracują na hali. Joel Embiid się do tego włączył, sam przekazując kolejną kwotę, teraz chyba 500 tysięcy tylko i wyłącznie na pomoc pracownikom, plus zaoferował, że jeżeli byłyby jakieś problemy, to wtedy powinni się do niego udać. Natomiast czy tutaj już nie jest taki, czy to nie jest taki pierwszy poważny sygnał, że mówimy o kolosach, absolutnie o kolosach, natomiast może się okazać, że te nogi tego kolosa naprawdę są wąskie. No, trudno to określić, chociaż sytuacja finansowa w NBA, jeżeli chodzi o ostatnie lata, to była po prostu bajeczna. Jeszcze 10 lat temu połowa klubów była tak na granicy dochodowości. Wiele było takich, które nawet były na minusie. Natomiast musimy pamiętać o tym, że NBA jest ligą, gdzie zarabia się średnio 8 milionów dolarów. Jest ligą, która przynosiła 8 miliardów dolarów dochodu w poprzednim roku. I to jest pewna stabilność. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że im dłużej nie będą funkcjonowały rozgrywki, tym większy będzie problem dla tych wszystkich ludzi, którzy wokół NBA funkcjonują. To jest gigantyczna firma, to jest gigantyczne przedsiębiorstwo. 55 tysięcy osób, które są wokół NBA, które gdzieś tam uczestniczą, jeżeli chodzi o podział tych zysków, ale też nie wiemy, czy Adam Silver, kiedy podawał taką liczbę, nazwijmy to pracowników NBA, czy on miał na myśli również tych tak zwanych part-time jobs, tak? Czyli tych, którzy uczestniczą tylko w dniu meczu, w organizacji tego meczu i tak dalej. I rzeczywiście z pieniędzmi na tych ludzi może być problem. Ale już wiemy, że w kilku klubach NBA, między innymi Philadelphia, ale również i Los Angeles Lakers i Milwaukee Bucks, tam zaczęto tworzyć specjalne fundusze właśnie, żeby te kwoty, które dla kogoś są istotne, a dla tych, którzy się składają na te kwoty, włącznie z zawodnikami NBA, nie są uszczerbkiem w ich budżecie, żeby tworzyć jakby dla wspólnego dobra. Ja myślę, że takie prospołeczne podejście wiele nauczy, bo wiadomo, że w ogóle myślę, że sportowcy całego świata, oni stali się ludźmi nie z tej ziemi, prawda, ze względu na zarobki. Ich zarobki myślę, że nawet zdecydowanie za wysoko poszły w stosunku do zarobków, nie wiem, menedżerów wielkich firm, tak, prezesów wielkich organizacji i tak dalej. Szymon Szewczyk jest razem z nami, ekspert Canal Plus i zawodnik Anwilu Włocławek. Dobry wieczór, Szymonie. Dobry wieczór.
Witam was serdecznie. Bardzo miło was się słucha, panowie, i można by powiedzieć prawie, że kopę lat, bo po takim czasie to już nie dość, że się, Wojtku, stęskiłem za twoim głosem, to również za tym, jak to jest już w Kanal Plusie. Na razie możemy się gościć wirtualnie. Nasz part-time job też przecież, Szymon, nasz komentator kolejny już sezon. Brakuje nam tego wszystkim, prawda? Tego gadania do ekranu. Tak, jak najbardziej. Powiem wam szczerze, że ta koszykówka, która się kończy gdzieś w trakcie sezonu, tak, czy w trakcie playoffów, dochodzisz powiedzmy do finału, powiedzmy, wygrywasz ten finał, tak jak było ostatnie dwa lata, to zdajesz sobie sprawę, że w końcu ten czas nadejdzie, a tutaj przychodzi moment i jest nagle takie ciach, tak jak klaps, bym powiedział, w filmie. I nagle wszystko się ucina, wszystko schodzi na zupełnie inny tor, jest, że tak powiem, rozdroże i idziesz w totalnie innym kierunku. To wszystko, co znałeś, co robiłeś na co dzień, jest już przeszłością i na ten moment, no zresztą tak samo jak wy, tak samo i ja, musimy gdzieś zdalnie pracować, musimy chronić siebie, swoje rodziny, robić zupełnie coś innego, co robiliśmy do tej pory, czy powiedzmy ja do tego 12 tam marca, więc praktycznie już od miesiąca jesteśmy po zakończeniu ligi, a ja cały czas gdzieś czuję taki niedosyt. Ten głód, taki... głód gry. Tak, no właśnie, o to cię chciałem zapytać, bo tak jak wspomniałeś, ten gwałtowny... ten gwałtowny ciach był taki sam dla wszystkich, ale przecież to ma też różną perspektywę. U ciebie to przecież mowa o sezonie, który rozpoczął się bardzo dobrze, bo zdobyłeś też nagrodę MVP samego Superpucharu. Potem kilkanaście rozegranych meczów i nagle okazuje się, że właśnie nie ma już nawet takiej możliwości powrotu. Chciałem cię zapytać, jak często i czy masz teraz takie myśli, że brakuje ci tego kosza nie tylko dlatego, że kochasz to oglądać, czy kochasz to grać, ale też dlatego, że czy masz takie poczucie, że w tym sezonie miałem jeszcze sporo do udowodnienia samemu sobie? Znaczy wiesz, no jak najbardziej. Jest ten głód właśnie ze względu na to, że cały ten wirus pozbawił mnie możliwości sprawdzenia się, nie mnie, ale mówię zespół mój oraz cała liga, tylko na ten moment brakuje mi tego, mam niedosyt, ale mam też taką możliwość, że może nie codziennie, ale co drugi dzień gdzieś trenuję z moim synem w kosza. Zresztą on to robi praktycznie codziennie na podwórku, więc mamy tą możliwość, że gdzieś tam młody ma swojego kosza na zewnątrz, więc zawsze gdzieś tam pogramy, czy w Horsa, czy w 21, czy w cokolwiek. Mieliśmy jeszcze taką możliwość, jeżeli chodzi o pójście na halę, swoją taką malutką salkę, więc to też jest akurat dobre, więc ta koszykówka cały czas gdzieś się przewija w moim życiu. Natomiast no, sezon się skończył tak, a nie inaczej, no i dlatego ten brązowy medal jest niezły, ale to nie jest to samo, co wywalczenie, że tak powiem go, nawet, bo brąz się wygrywa, srebro się przegrywa. Dla mnie tak to brzmi, ale no, kwestia jest tego typu, że no, coś gdzieś mi zabrano, i nie wiem do końca, jakby się to skończyło, jakby dano nam grać dalej, ale no, trzeba to przyjąć. Jedyna słuszna decyzja według mnie, rozgrywki zawieszone, bo nie tylko nasze zdrowie jest ważne, ale kibiców, rodzin, wszystkich tych ludzi, którzy z koszykówką i wokół koszykówki w Polsce się obracają. No i teraz co? Trzeba po prostu to wszystko przeczekać gdzieś, poczekać na to, żeby to się uspokoiło i mam nadzieję, że jak najszybciej wrócić na parkiet. A jak już wrócisz na parkiety, to jak myślisz, jaka przyszłość czeka Anvil? Bo oczywiście, że cały czas musi być ten niedosyt z powodu tylko trzeciego miejsca. Natomiast też prezes Lewandowski, zresztą także prezes Pieszewicz razem wspominali, że oni dołożą wszelkich starań, żeby Anvil zagrał, oczywiście jeżeli się odbędą, to w Lidze Mistrzów, by reprezentował cały czas Polskę, by może na jakiejś zasadzie też dzikiej karty być jak najwyżej. Ty już dostawałeś gdzieś takie głosy, że to faktycznie jest jakiś realny scenariusz? Powiem tak. Pierw trzeba wiedzieć, czy w ogóle BCL ruszy i jeżeli ruszy, to kiedy.
bo wiadomo, wiąże się to z podróżami, z przebywaniem na lotniskach i z wyjazdami poza granicę. Inaczej, powiedzmy, pandemię się chroni czy kontroluje na danym obszarze, który jest zamknięty, czyli tak jak powiedzmy w Polsce, jeżeli chodzi o PLK, gdzie nawet jeżeli przyjadą zagraniczni zawodnicy, mogą spokojnie odbyć kwarantannę, jeżeli oczywiście taka będzie potrzeba i tak dalej. Natomiast jeżeli już powiedzmy ten BCL miałby się odbyć, to słyszałem, dochodziły mnie takie głosy, że jest możliwość przyznania dzikiej karty dla Anwilu Włocławek. To jest pokłosie po pierwsze organizacji, po drugie kibiców, którzy robią naprawdę świetną robotę, którzy oprawy, no zdarzają się rzadko w Polsce, tak huczne. Zresztą Wojtek sam był na jednym spotkaniu i sam widział, jak to wygląda. Co prawda wtedy przegraliśmy, ale no sam wie, jak to mniej więcej już wygląda, jak to można przeżyć, jak to oddziaływuje na takiego siedzącego czy grającego człowieka, bo to jest coś niesamowitego. I dzięki tym właśnie rzeczom, które odbyły się w zeszłym sezonie, mimo że nie awansowaliśmy dalej, zostaliśmy zauważeni, Polska została zauważona, w szczególności właśnie Anwil Włocławek i ci nasi kibice, hala, organizacja, i po prostu myślą na przyznaniu takiej dzikiej karty. No, jesteśmy w takim momencie, że nawet to trzecie miejsce może będzie premiowane awansem do BCL-u, chociaż wiadomo, że zgodnie z regulaminem może i nie powinniśmy gdzieś przejść eliminację i tak dalej. Ale wydaje mi się, i dla BCL-u, i dla Polskiej Ligi Koszykówki, i dla ogólnie Polskiej Koszykówki, Anwil powinien tam grać i dostać szansę taką, żeby zaistnieć tam na dłużej. Pełna zgoda. Dopytam cię jeszcze tylko, Szymonie, o to, jak klub podszedł do kwestii finansowej, bo wiemy, że to jest też temat, który niekoniecznie dzieli, ale po prostu wzbudza dużo kontrowersji, bo sporo się o tym mówi, jak słyszałeś pewnie też nie tylko w Polsce, ale i w NBA to może być problem wśród zawodników. Natomiast jak uczciwie faktycznie Anwil podszedł do kwestii wynagrodzeń? Dostajecie 100% tego, co by się działo? Jak na razie, jeżeli chodzi o 100% zarobki, dostajemy jak gdyby do marca, tak to nazwijmy to, marzec zostanie zapłacony. Mamy troszeczkę opóźnień, możemy powiedzieć troszeczkę, ale ja wiem, że to zostanie wyprostowane. Tutaj akurat w to wierzę, bo znam już prezesa Arka Lewandowskiego już trochę czasu. Zdaję sobie sprawę, że czasami są różne zawirowania, ale z tego, co słyszałem od poprzednich zawodników, którzy gdzieś tam w poprzednich latach byli w Anwilu, że jest to uregulowane, czy jest to regulowane tak, jak mniej więcej prezes dogadał się z danym zawodnikiem. No, kwestia jest przyszłości. Tutaj zostają różne kontrakty, wiesz, i różne są paragrafy. Każdy ma swoje. Są zawodnicy, którzy powiedzmy, można powiedzieć, delikatnie zdezerterowali, jeżeli chodzi o tutaj Rickiego i o Chrisa. Chris jeszcze o tyle zachował się fair wobec drużyny, gdzie napisał i powiedział: panowie, posłuchajcie, taka sytuacja, życzę wam powodzenia, ale tak i tak to wygląda. Ricky nic nie powiedział, gdzieś wyjechał razem z Chrisem, więc wiesz, no tutaj są zawodnicy, którzy tak naprawdę dla nich może PLK czy Włocławek, to tak naprawdę to jest punkt gdzieś może na mapie, punkt w tym. A dla Polaków, no to jednak gra dla Anwilu czy dla innego mistrza kraju, to jest coś wielkiego. To jest dla danej organizacji in plus, jeżeli dany zawodnik czy zawodnicy chcą grać w takim zespole, w szczególności jeżeli to są zawodnicy z reprezentacji czy powiedzmy z gdzieś tam z dobrym CV. I tu o takich zawodników powinien dbać na pewno klub. Dochodzą na słuchy, mówię nas, ze względu na to, że również jestem w zarządzie Związku Zawodowego Koszkarzy, słuchy, że niektóre kluby właśnie troszeczkę nieuczciwie podchodzą do pewnych spraw. Są kwestie szantażowania, są kwestie gdzieś wymuszania. Później również jak liga jak gdyby się zakończyła 17 marca, zostało wystosowane pismo ogólne do zawodników, że można zrywać właśnie kontrakty i tak dalej, i tak dalej. Powiem szczerze, że
pismo pismem, ale niektóre kluby naprawdę chylę czoła, bo zachowały się fair. Nie będę tutaj przytaczał nazw, bo każdy wie dokładnie, jak postąpił. Każdy prezes, każdy klub, każda organizacja wie dokładnie, w jaki sposób dogadywała się lub w jaki sposób zrywała kontrakty lub w jaki sposób wypłacała pieniądze lub też nie. Kwestia na pewno jest tego typu, że na przyszłość, bo wy rozmawialiście o NBA, trzeba się zastanowić na temat ewentualnie funduszy, ewentualnie ubezpieczeń właśnie kontraktowych na różne wypadki, które tak jak no w tym roku również się przydarzają, że jeżeli liga nagle jest zawieszona, nie można dalej grać, coś się dzieje, te kontrakty powinny być ubezpieczone, bo wielu z nas nie zarabia takich dużych kwot, żeby sobie spokojnie odkładać. My nie jesteśmy piłkarzami nożnymi, my nie jesteśmy siatkarzami, my jesteśmy koszykarzami. Te pieniądze są naprawdę zupełnie inne niż w innych dyscyplinach. Oczywiście jest kilku zawodników, którzy grają w reprezentacji Polski, czy gdzieś tam w miarę jakiś swój poziom trzymają i dostają odpowiednie pieniądze i powinno im spokojnie starczyć na zainwestowanie, czy ewentualnie na odłożenie na przyszłość, ale wielu jest takich, którzy zarabia po kilka tysięcy, a mają też swoje comiesięczne koszta. I tutaj my, jako organizacja, chcemy zadbać właśnie o tych wszystkich zawodników. Po pierwsze, żeby umowy ich chroniły. Po drugie, żeby ewentualnie były jakiekolwiek ubezpieczenia. A na samym końcu to, żeby kluby, w szczególności kluby nieuczciwe, które gdzieś po pierwsze nie płacą, bo ja rozumiem, można mieć miesiąc czy dwa gdzieś jakiegoś zawiasu, bo różnie sponsorzy przesyłają pieniądze, miasto powiedzmy, czy jakkolwiek to się nazywa, ten cash flow, który gdzieś tam przepływa. I sytuacje tego typu się zdarzają, ale nie może być tak, że po pierwsze klub wisi pieniądze, a żąda zerwania kontraktu lub po prostu zrywa kontrakt i mówi, że no sorry, więcej pieniędzy nie będzie. To tak samo jak Kebis Polarek ostatnio wypowiadał się odnośnie piłkarzy. To ja się pytam, to gdzie są te pieniądze w takim razie, skoro od kilku miesięcy ktoś nie dostaje pieniędzy i nagle słyszę, że do października, czyli przez pół roku kolejne, nie będzie zarabiać. O to na przyszłość trzeba będzie się naprawdę zatroszczyć. No właśnie, Szymonie, czy nie myślisz, że ta sytuacja, ona jakby nauczy nas troszkę zawodowstwa, profesjonalizmu? No bo to jest okazja do wykazania się dla tego związku zawodowego zawodników, a z drugiej strony to też taki okres weryfikacji, kiedy sami zawodnicy, nawet nie zrzeszeni jeszcze w tej waszej federacji, poznają jakby ludzi w klubach, w których pracują, prawda? Może szukajmy pozytywów w tej sytuacji takiego nagle zakończonego sezonu. Wiesz, bardzo bym chciał pozytywy znaleźć i ja ci powiem szczerze, że znajduję, bo rozmawiam z wieloma zawodnikami. Wielu zawodników do mnie dzwoniło, z wieloma będę jeszcze rozmawiał, bo mam kolejne, jak gdyby po świętach już zapisane jak gdyby spotkania, mówię przez telefon, czy przez Skype'a właśnie, czy przez Zooma konferencje i będę ich nakłaniał do tego, bo to jest tylko dla ich dobra. My stworzyliśmy tą organizację nie po to, żeby komuś robić na złość, mówię tutaj stricto prezesi, kluby, organizacje i tak dalej, tylko właśnie tutaj jest kwestia tego, że my chcemy pokazać, jak to powinno wyglądać, bo tutaj jest szacunek obopólny. My mamy szacunek do swojego pracodawcy, ale również pracodawca powinien mieć szacunek do swojego pracownika. Nie może być takiej sytuacji, gdzie oczywiście w mediach można przeczytać, został rozwiązany kontrakt za porozumieniem stron, życzymy sukcesu w dalszej karierze. Albo dany zawodnik na przykład łapie kontuzję i martwi się sam. Słyszeliśmy różne sytuacje. Wiesz, Wojtku, doskonale, że takie sytuacje się zdarzają i o takich sytuacjach, o takich patologiach różnych chcemy po pierwsze mówić głośno, po drugie chcemy je jak gdyby wyeliminować pewnymi paragrafami, pewnymi wzorami umów, które powinny być respektowane. Są pewne kraje, które również płacą imidżem, zatrudniają powiedzmy na firmę, tak jak jest gros nas zatrudnionych.
ale wielu również ma umowy normalnie o pracę, czyli są typowym normalnie pracownikiem, gdzie od danej kwoty jest płacony ZUS, ten zawodnik wie dokładnie, że ma zapewnione opiekę lekarską, nie tylko tą prywatną, klubową, bo większość klubów ma gdzieś tam podpisane umowy z lekarzami, ale również gdzieś ten ZUS, ta emerytura się odkłada, to wszystko, bo nie każdego zawodnika stać od razu, żeby wejść na dany pułap, gdzieś na dane zarobki i odkładać sobie na mieszkanie, powiedzmy, na cokolwiek, tylko no, żyją może nie z miesiąca na miesiąc, bo gdzieś tam jakąś kwotę może ktoś odłoży, ale no, na pewno jest to ciężkie. I tu w danym momencie na przykład właśnie kończy się liga, kończy się to wszystko i ten zawodnik zostaje bez, powiedzmy, środków do życia, tak? No bo w tym momencie każdy z nas, może tak jak wy siedzicie w studiu, ale to jest troszeczkę inna też praca, bo no jednak telewizja musi funkcjonować jakoś. Każdy z nas nagle znajduje się w tej rzeczywistości, że no tak, jaką pracę może taki zawodnik podjąć, gdzie może ewentualnie iść, co ma zrobić na dany moment, gdzie wszystkie te restrykcje, czyli siedzenie w domu, niezbliżanie się, gdzieś tam ograniczenie, że tak powiem, przebywania nawet na zewnątrz, uderza w nas wszystkich. I taki też zawodnik no, musi sobie z tym poradzić, więc to na przyszłość gdzieś powinno nas nauczyć właśnie po pierwsze bardziej sumiennego respektowania pewnych paragrafów, ale również nie podpisywania wszystkiego, co gdzieś jest nam podstawiane. I tu tylko wobec nas jako zawodników, jeżeli będzie dialog, bo my chcemy rozmawiać, to i kluby na tym na pewno zyskają, bo wojna medialna, która gdzieś teraz jest, czy ta burza powstała, ani nie jest dobra dla nas, ani nie jest dobra dla klubów, bo później różne organizacje, sponsorzy i tak dalej na to wszystko patrzą, chociaż no, zdaję sobie sprawę, że ekonomicznie będzie dosyć ciężko niektórym gałęziom przemysłu się odbudować, ale no, wierzę w to, że szybko to nastąpi i nie tylko koszykówka, ale również cały sport gdzieś tam odetchnie i już niedługo będziemy się mogli cieszyć, nie tylko mówię, z parkietów, boisk, z różnych meetingów lekkoatletycznych, bo tego wszystkiego brakuje. No, tych sportów jest, sportowców. I funkcjonowania w lidze. To prawda. Mamy dokładnie, nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli się Mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli się z tego cieszyć. Szymon, dziękujemy ci bardzo. Czas nas bardzo nagli, ale to też jest ważny sygnał, że są te problemy, że trzeba o nich rozmawiać i dobrze, że możemy rozmawiać o nich już teraz. Szymon Szewczyk, zawodnik Anwilu Włocławek, a także ekspert Canal Plus był razem z nami. Dziękujemy. I od razu witamy pana Łukasza, który także jest razem z nami telefonicznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Bardzo witam serdecznie. Zdrówka przede wszystkim, w ogóle tak na wstępie, zacznę może od tego. Chciałbym tylko zapytać. Dobry wieczór. Przede wszystkim zdrówkę, od tego trzeba zacząć, być może zacznę od tego. Chciałbym po prostu zapytać, bo ja jestem akurat z lat tych 89-90, czyli Detroit Pistons, potem Michael Jordan, kiedy zabrał mi wszystkie praktycznie noce, które nie można było wygrać, bo człowiek czekał do czwartej, a o czwartej pięć i dowiedział się o tym, że no niestety, ale Michael zrobił to ponownie. Czy są jakieś szanse na to, żeby powrócić gdzieś na Canal Plus chociaż przez jakiś czas, żeby jakiś mecz został wrzucony, czy w ogóle czy istnieje taką możliwość, czy w ten sposób może jeśli zadam. Czy są szanse na to, by wrócić do tych czasów magicznych? Ten wątek nam się pojawia bardzo często, no bo mieliśmy taki moment, że mieliśmy okazję prezentować nawet kilkanaście meczów, niektóre jeszcze czarno-białe z historii NBA przed paroma laty. Natomiast no, problem polega na tym, że nie jest to łatwe. Nie jest problemem porozumienie się między stacją telewizyjną a NBA, zwłaszcza kiedy my jesteśmy partnerem NBA tak długi czas, od 2003 roku nieprzerwanie, ale ja już próbowałem to wyjaśnić, że oprócz tego porozumienia między nami a NBA, między Canal Plus a NBA, jest jeszcze potrzebne także porozumienie ze Stowarzyszeniem Zawodników, dlatego że również Stowarzyszenie Zawodników, żeby mieć na wypłaty dla zawodników, także tych, którzy mają problemy, no pobiera po prostu jakby prawa autorskie od tych meczów, które odbywały się wiele lat temu. W tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, my możemy się cofnąć bez tych dodatkowych kosztów, bez tego
tego dodatkowego porozumienia ze Stowarzyszeniem Zawodników via NBA oczywiście, bodaj do roku 2011, jeżeli no niestety ta przerwa będzie nam się przedłużała, być może, może jeszcze nie w maju, ale jeżeli będzie taka potrzeba, nie wiem, od połowy maja na przykład, będziemy na przykład prezentowali mecze z ostatnich 9-8 sezonów, może to także nam się uda, jeżeli będzie taka konieczność. Na razie głębiej nie możemy się cofnąć. A kto wie, może wcale nie będziemy musieli się cofać, bo pan Łukasz na przykład powiedział o tym, że jest fanem też, podejrzewam, że wielkich Bulls, skoro fanem też Michaela Jordana, w Chicago teraz robią wszystko, żeby podejmują wszystkie kroki, żeby, kto wie, może właśnie rozpocząć tę kampanię przywrócenia świetności Chicago Bulls. Dlatego też łączymy się prosto z Chicago. Z nami jest Marcin Danych, a więc areny NBA Tour. Dobry wieczór, chociaż właściwie chyba dzień dobry jeszcze w Chicago. No ani tak, ani nie. Jest środek dnia, 1:45, także mamy jeszcze słoneczko, chociaż jest dzisiaj stosunkowo zimno, ale jeszcze do wieczora trochę zostało. Wydaje mi się, że nawet jeżeli to słońce by było piękne i tak dalej, to nadal mimo wszystko podejrzewam, że nie zobaczylibyśmy tłumów na ulicach Chicago, bo to jest też coś, co ostatnio pokazywałeś też między innymi na swojej stronie, że Chicago stało się miastem absolutnie wymarłym, gdy wychodzi się na zewnątrz. Ludzie w takim razie bardzo poważnie podeszli do tematu koronawirusa i kwarantanny. To znaczy mamy oczywiście postanowienia stanowe i federalne z tego względu, że wiadomo, Stany jako same Stany są podzielone i każdy stan ma swoje prawo, ale również jakby nad wszystkimi stanami działa prawo federalne, więc mamy tak zwany lockdown. Pierwotnie był on do 7 kwietnia, został przedłużony do 30 kwietnia, więc jeszcze 3 tygodnie to potrwa. Generalnie wszystkie większe instytucje, większe sklepy są pozamykane, więc tak na dobrą sprawę no jest mocno ograniczone nam życie. Podejrzewam, że w Polsce jest podobnie, bądź na całym świecie jest podobnie. Aczkolwiek szczerze powiem, te restrykcje na tyle nam pozwalają, że możemy jednak wyjść do tego parku, możemy pojeździć rowerem czy przejść się z psem. Jako tako policja jeszcze w to nie ingeruje, więc ta swoboda chociaż w ten sposób jest dla nas w porządku. To też może być dobry czas, jak się okazuje, na to, żeby w Chicago właśnie zrewolucjonizować samą strukturę klubu. Dlatego też do Bulls ma dołączyć były już w takim oto wypadku generalny dyrektor Arturas Karnisovas. I on tutaj ma objąć nową funkcję, ma być wicedyrektorem do spraw operacyjnych, tak to się chyba ładnie nazywa, natomiast w gruncie rzeczy ma... Wiceprezydentem do spraw sportowych, tak naprawdę, między innymi, tak to także. Natomiast w gruncie rzeczy postawiono mu dwa zadania, przede wszystkim przebudowę szatni długoterminowej, a także poszukanie nowego dyrektora generalnego właśnie w Bulls. Jak ty... Generalnego menedżera. Tak. Nowego, jak ty, tak, jak ty patrzysz, Marcinie, na tę decyzję? No nie ukrywajmy, tu i kibice, fani i nie tylko, i mocno się mówiło też w gronie koszykarskim i nawet między zawodnikami, że jednak te zmiany były konieczne. Ja myślę, że ta sytuacja również właśnie z tym przestojem tak zwanym przez sytuację, która panuje na świecie, była odpowiednim momentem, gdzie można było to zrobić. Z czego jestem zadowolony, było to na zasadzie interwiu w końcu, z tego względu, że ostatnie dwa wybory, powiedzmy nawet trenerskie, było to po prostu na zasadzie okej, ty jesteś trenerem i jedziemy dalej z tematem, co się będzie działo w Bulls. Tutaj fajnie było to zrobione, że jednak z kilkoma kandydatami były podjęte te rozmowy i właśnie Arturas jakby został zaproszony na kolejne interwiu i zostały z nim jakby już wstępnie podpisane dokumenty. No, ja osobiście uważam, że to jest fajny człowiek, tak? Z tego względu, że po pierwsze zaczął jako zawodnik, później był skautem, później bardzo fajnie rozwinął jednak ten zespół i organizację w Denver, więc ma za sobą tą przeszłość. Plus do tego moim zdaniem fajne jest to też, że jakby połączyły się tu dwa światy, jego doświadczenia i skąd on pochodzi, europejsko-amerykański, więc to też może być takim plusem dla całej struktury Bulls.
Może właśnie to jest nowa przyszłość Bulls, czyli ta europejskość, która też przecież między innymi w Mavericks, ale tym tam zostało to zarażone, ale także poniekąd też w Denver Nuggets. Natomiast zastanawiam się, czy Marcin, twoim zdaniem to też jest znalezienie człowieka dlatego, że do tej pory ta współpraca nie była aż tak dobra, czy właśnie pierwszy krok w stronę tej świetności, że tutaj oprócz nowego człowieka, nowej obsady będą też nowe nakłady finansowe i presja tego, by Bulls jak najszybciej powrócili po prostu do topu. To znaczy generalnie jestem praktycznie na większości meczach Chicago Bulls i myślę, że już nawet sami kibice są zmęczeni obecną sytuacją, z tego względu, że mówimy przynajmniej od 3 sezonów, że mamy młody skład i młody skład budujemy, tylko ile razy ja, będąc na treningach Chicago Bulls jako współpracujący tutaj z polskimi mediami, ile razy można słuchać od trenera Jima Boylena "we growing up", tak? Czyli my cały czas jakby wzrastamy i cały czas się przebudowujemy i dorastamy, ale umówmy się, 3 lata, czy to nie jest zbyt długo? Wiadomo, mamy nowych zawodników, mamy nowe talenty i osobiście uważam, że to nie jest zły zespół, tylko może był w zły sposób kierowany. O tym, jak kieruje całą organizacją John Paxson czy inni, po prostu już dużo się tu mówiło i życzyli sobie nawet i kibice i całe środowisko, żeby w tym kierunku to poszło, żeby jednak ta świeża krew w Chicago się pojawiła. Druga sprawa, ja osobiście uważam, że tutaj nawet były takie pogłoski, żeby John Paxson został doradcą w pewien sposób od pewnych spraw związanych z drużyną. Ja osobiście uważam, że jeżeli już zrobiliśmy czystkę na górze, to już zróbmy czystkę niżej, po prostu zróbmy to wszystko od podstaw i wtedy być może ta drużyna naprawdę będzie mogła chociaż powalczyć o te playoffy, bo szczerze powiem, ani bilety, ani parkingi, ani jedzenie, ani picie w hali United Center nie jest zbyt tanie i ci ludzie przychodząc, to jest jakaś forma dla nich też również rozrywki i po prostu tyle razy, ile wychodzą ze spuszczoną głową, to aż czasami przykro było. A ostatnie mecze przed samą sytuacją z koronawirusem niestety pokazały, że 1/4 hali po prostu nie było. A jeżeli była, to była po prostu cicho. Można było w 5. rzędzie czy w 3. rzędzie przy boisku rozmawiać przez telefon. I to jest przykre. Chciałbym, żeby wróciły czasy, gdzie po prostu w United Center jest głośno, jest atmosfera i kibice przychodzą tam dla swojej drużyny po to, że chcą przychodzić, a nie po to, żeby zapełnić puste miejsca. Marcin Danych, Areny NBA Tour, był razem z nami. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Petku, ale słychać też było taką pewną frustrację. Mam wrażenie, że to jest właśnie jeden z powodów, dla których też między innymi to się dzieje, że podejrzewam, że Marcin też nie jest jedyną osobą. To też sam o czym opowiadał. W Chicago jest ten głód. Znaczy, to najpierw był głód, teraz to się chyba już przerodziło w taką żądzę, taką chęć tego, by były jakiekolwiek zmiany. No tak. Można przecież trudno też wierzyć, że to już 22 lata minęło. Dokładnie. Od czasu, kiedy Chicago Bulls po raz ostatni byli mistrzami. Trudno jest zawiesić 7 mistrzowski sztandar. Artura Skarniszowa, myślę, że trzeba go pokrótce przedstawić. Wielkie jako zawodnik reprezentacji Litwy, absolwent uczelni amerykańskiej Seton Hall. Nie dostał się na parkiet NBA, ale za to zawodnik Barcelony, Olympiakosu, Cholet, Fortitudo Bologna. Natomiast rzeczywiście w Chicago Bulls jest tak źle, głównie za sprawą tego, że legenda Johna Paxsona, który zdobył 3 mistrzowskie tytuły jako zawodnik, potem nie do końca sprawdzał się jako ten człowiek właśnie do spraw budowania drużyny. Gar Forman to też nie jest człowiek kalibru Jerry'ego Krausa, który budował tych 2 mistrzowskie trylogie Chicago Bulls lat 91-93 i 96-98. No i bardzo niskie notowania ma syn Jerry'ego Reinsdorfa, Michael Reinsdorf, który jest w tej chwili właściwie najważniejszą postacią w klubie. Jest właścicielem klubu wspólnie z całą rodziną. Ja myślę, że tutaj tak dobrze, że były właśnie te spotkania z innymi, były te tak zwane interviews i wybrano Arturasa Karniszowasa, który ostatnich 7 sezonów pracował w Denver Nuggets, zresztą w różnych rolach. Myślę, że tam będą dalsze zmiany, będzie poszukiwanie właśnie generalnego menedżera. Być może jedna polska osoba znana nam bardzo dobrze za chwilę będzie również się przenosiła
z Denver do Chicago, ale na razie nie wymieniajmy imion ni nazwisk, bo ten temat nam wypłynie pewnie przy okazji kolejnego naszego programu. Dokładnie, jeżeli ta osoba, o której... Taki suspens zostawmy. Dokładnie, jeżeli ona faktycznie się będzie przenosić, na pewno obiecujemy Państwu, że będziemy nad tym czuwać. My tymczasem zachęcamy do tego, by pozostać w domu. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać jutro, w sobotę, jeżeli chodzi o rozpiskę Canal Plus Sport. Zapraszamy już od 12:00 wielkim El Clasico z 2002 roku. Potem zostajemy jeszcze przy temacie Ligi Hiszpańskiej. Od 15:00 NBA 2K Players Tournament, ćwierćfinały, więc już poważna jak najbardziej rozgrywka. Cztery spotkania, zapraszamy w imieniu Artura Kwiatkowskiego i także swoim. O 18:00 wracamy jeszcze do La Liga Santander, także L1 program. Rezerwowy program żużlowy to już o 20:00 i wreszcie jutro. Dojdziesz do 22:30. Dokładnie. Bo ja się nie mogę doczekać. Najlepsze na koniec końców, Wojtku. NBA z tego sezonu 19-20 mecz Pacers-Lakers. Tu tylko dodam, że będziemy mieli proszę dwa bardzo. Mecze przy okazji tego świątecznego weekendu z Indiana Pacers, bo to jest taki zespół, który chyba troszkę za rzadko pokazywaliśmy wtedy, kiedy rozgrywki się toczyły. W wielką sobotę mamy spotkanie Indiana Pacers-Los Angeles-Lakers z grudnia w niedzielę, natomiast w świąteczną niedzielę znowu Indiana Pacers, ale tym razem niezwykły mecz Toronto Raptors. Szczególnie zapraszam, bo będzie co oglądać, mimo że to parę miesięcy temu. To jest najważniejsze zdanie, że nawet jak nie ma tej koszykówki, to cały czas będzie co oglądać. Wojciech Michałowicz. Dziękuję bardzo. Gabriel Rogaczewski, także dziękuję za dzisiaj. Miłego wieczoru, do usłyszenia, do zobaczenia.